Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. Dzisiejszy film będzie krótki, w końcu, ale mam nadzieję, że treściwy. W dzisiejszym filmie porozmawiamy co dalej z kanałem w okresie wakacyjnym. Zaproszę Was do zabawy, którą bezczelnie zerżnąłem z użytkownika wywożony oraz pobieżnie porozmawiamy na temat Suzuki, bo już jest prawie całe zrobione. I jeszcze dodatkowo przykleimy naklejkę. Taką znalazłem naklejkę, emblemat Motorsport. Myślę, że tutaj będzie pasował. Będzie Suzuki Motorsport. Zacznijmy od początku. Odkąd tylko wybił 1 lipca, to w ogóle wszyscy chyba wyjechaliście na wakacje i no praktycznie nikt mnie nie ogląda. Więc szkoda mi wrzucać w okresie wakacyjnym filmów z fajnymi samochodami. Ja mam już kilka filmów nagranych. Mam też nagrany dwuodcinkowy film z Nurba i szkoda mi tego naprawdę wrzucać w wakacje. W związku z tym wakacje sobie odpuszczę. Może nie do końca odpuszczę, no bo będę Wam wrzucał, powiedzmy, może nie regularnie, ale będę Wam wrzucał filmy z wyścigów, jak się ścigam. No i filmy związane z tym samochodem, bo trzeba go przetestować oczywiście po naprawie jeszcze. No i mieliśmy jechać nim na poligon, gdzieś się zakopać. Także na pewno takie filmy będą w okresie wakacyjnym, a z takimi porządniejszymi filmami wracam dopiero we wrześniu, jak już wszyscy wy wrócicie z wakacji i ktoś będzie w ogóle mnie oglądał. A jeśli chodzi o drugi temat, to bardzo bym chciał Was zaprosić do zabawy. Zabawa będzie polegała na tym, że będziemy podpisywać się na tym samochodzie, to znaczy ja będę podpisywał Was. Wasze ksywki będą pisane no, na aucie całym praktycznie. Zamówiłem już zestaw olejnych markerów, także nie powinno to schodzić. Nie będzie to żadnym zwykłym markerem pisane, tylko olejnym. No i będziemy podpisywać się wszędzie, no, na całym samochodzie, na całym lakierze. Jeśli skończy się miejsce na zewnątrz auta, to przenosimy się do środka. Będziemy podpisywać się na desce, na suficie, na boczkach, na tapicerce, gdzie się tylko da. Pomysł ten już krąży po internecie, bo już zauważyłem u kilku użytkowników, że taki pomysł wprowadzili. A ja swój pomysł bezczelnie zerżnąłem z użytkownika wywożony. I w związku z tym w ramach zadośćuczynienia chciałbym zareklamować jego social media na moim kanale. Użytkownik wywożony był na tyle uprzejmy, że nagrał nam jedno ujęcie, na którym pokażę Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądać. No i powie kilka słów od siebie, także zerknijcie sobie. Siema, siema, wywożony z tej strony. Moją pasją jest motoryzacja, mam trochę szalonych projektów, tutaj właśnie widzicie jeden z nich w ujęciach. Zaczęło się od tego, że Piotrek ostatnio napisał do mnie, czy nie miałby nic przeciwko, gdyby użyczył sobie mojego pomysłu, który ja wymyśliłem, mianowicie zapisywanie widzów na samochodzie. Ja Piotrka oglądam nie od dziś, dlatego no, nie miałem nic przeciwko, tym bardziej, że potrafię do mnie napisać, a nie bezczelnie ukraść pomysł, czy coś kopiować, wiecie o co chodzi. Dlatego też ja mam szacunek do tego, co robi, w jaki sposób robi, w jakim formacie. Tak samo wielkie pozdrowienie dla Was, dla widzów LOL BMW kanału. Tu macie, tak mówię, mały zwiastun tego, co tworzę, w jaki sposób to robię. Znajdziecie mnie na social mediach, na Instagramie, na YouTubie, na TikToku pod nazwą Wywożony. No i miło mi będzie, jak wpadniecie do mnie tak samo. No mam trochę szalonych projektów, nie wszystkie jeszcze ujrzały światło dzienne, dużo się dzieje, dużo się będzie działo. Tymczasem co? Wielkie pozdrowienia dla Was, podziękowanie dla Ciebie Piotrek, że miałeś gest napisać, że ten materiał tutaj się znajdzie w Twoim filmiku. Nagrany tak spontanicznie w zasadzie, też nie takim formacie YouTube'owym, stricte dynamicznym, wiecie, teraz to wszystko takie szybkie i tak dalej. Ja w tym widzę coś więcej, ja pokazuję swoją pasję, siebie i tak samo fajnie robi to Piotrek, dlatego że szacun jeszcze raz dla Ciebie, robisz dobrą robotę. No i dzięki, być może do zobaczenia u mnie. Trzymajcie się, hej. Wszystkie linki do social mediów użytkownika wywożony będą pod tym filmem, także serdecznie zapraszam, zajrzyjcie do niego, zerknijcie tam do niego na kanał, na TikToka, na Instagrama, na YouTube chyba, jak dobrze pamiętam. Zostawcie mu tam łapkę do góry, chociażby po to, żeby mi się zrobiło troszeczkę przyjemniej za to, że go okradłem z pomysłu. Dokładnie to samo chciałbym zrobić na tym Suzuki, to co robi użytkownik wywożony na swoich samochodach, tylko my pójdziemy troszkę o krok dalej, bo ja zmodyfikuję troszeczkę ten pomysł.
No i będziemy się podpisywać na całym samochodzie, wszędzie gdzie się da. Oczywiście nie możemy podpisywać się na szybach, na światłach, na tablicy rejestracyjnej, ale no cały samochód chciałbym, żeby był kolorowy. Drzwi, błotniki, zderzaki, klapa tylna, dach, wszystko gdzie się da, będziemy wpisywać wasze ksywki. A jak miejsce skończy się na zewnątrz, to będziemy robić to samo w aucie. Będziemy pisać na desce, na kierownicy, na drzwiach, na suficie, na słupkach, wszędzie gdzie się da. Chciałbym, żeby ten samochód po jakimś czasie był cały kolorowy. Zestaw markerów olejnych już kupiłem, idzie do mnie, także mam nadzieję, że to będzie na tyle trwałe, że nie zejdzie wszystko po jednym myciu. A zasady naszej zabawy są bardzo proste. Wystarczy, że subskrybujesz mój kanał i masz napisane przynajmniej 3 komentarze pod którymkolwiek z moich filmów. I automatycznie uprawnia cię to do wzięcia udziału w zabawie. Subskrypcja musi być publiczna, żebym mógł ją zobaczyć, że subskrybujesz mój kanał. Jeśli to robisz, to wystarczy, że pod tym filmem napiszesz, żebym cię dopisał na aucie i ja wtedy odpiszę na twój komentarz, że gotowe i będziesz wrzucony na auto. Będę robił oczywiście aktualizację, powiedzmy na shortsach albo na którymś z kolejnych filmów. Będę robił zbliżenia na elementy, na których będziemy pisać, tak żebyście mogli sobie znaleźć swoją ksywkę na tym aucie. Dla tych, którzy nie subskrybują mojego kanału, sprawa wygląda troszeczkę trudniej, bo trzeba zasubskrybować kanał, napisać 3 komentarze pod różnymi filmami na moim kanale. I jeśli to zrobicie, to pod tym filmem napiszcie po prostu, że chcecie być dopisani na aucie i ja was dopiszę. W ten sposób będę to sprawdzał, bo pod tym filmem będą wyświetlały mi się wasze niki i pod komentarzem, który napiszecie i ja wtedy klikam w ten nick i mi się pokazuje informacja, że użytkownik subskrybuje twój kanał i ile ma napisanych komentarzy. Jeśli będą napisane 3 komentarze i będzie informacja, że subskrybujesz ten kanał, automatycznie wlatujesz na samochód. Zdarza się czasami, że niektórzy mają na przykład nazwę użytkownika user 123456. Jeśli nie chcecie być wpisani pod swoją nazwą użytkownika z YouTube'a, no to po prostu podajcie mi inną nazwę użytkownika w komentarzu z prośbą o wpisanie na tym aucie. I ja wtedy wpiszę tak, jak będziecie sobie życzyć. No i najważniejsza rzecz, czas na zabawę jest ograniczony. Ograniczony jest dlatego, bo ja nie wiem po prostu jak zareagujecie i obawiam się, że jak za dużo osób mi napisze, to ja zamiast do roboty to będę siedział tu i podpisywał ten samochód przez cały tydzień. W związku z tym zabawa zaczyna się dzisiaj o godzinie 9 od momentu publikacji tego filmu i trwa do przyszłej niedzieli do godziny 9 do momentu publikacji kolejnego filmu. Jeśli się nie wyrobię w przeciągu tygodnia, także nie przejmujcie się, na pewno wszystkich dopiszę, po prostu przedłuży się to troszeczkę. No zależy, jeśli będzie dużo chętnych, to na pewno się przedłuży, jak mało chętnych, to będę to robił na bieżąco. Jeśli już uda mi się odkopać ze wszystkich podpisów i nie będę miał już kolejnych ludzi do podpisywania, w którymś ze swoich kolejnych filmów znowu dam wam znać, że wznawiamy zabawę na kolejny tydzień. W związku z tym pilnujcie filmów, oglądajcie, żeby nie pominąć momentu, w którym będzie można dopisać się na ten samochód dla tych osób, które nie zdążą w tym tygodniu tego zrobić. Postaram się to zrobić na tyle dobrze, żeby to nie zeszło po pierwszym myciu, tak jak już wcześniej wspominałem, więc przed każdym podpisywaniem będę mył element auta, na którym będę was podpisywał i odtłuszczał go porządnie i dopiero wtedy będę tymi markerami olejnymi was dopisywał, żeby to jak najdłużej po prostu wytrzymało. Bardzo chciałbym, żeby ten samochód był cały kolorowy. Przyklejmy teraz emblemat. Najpierw trzeba troszkę odtłuścić miejsce, w którym będziemy kleić. Kurde, już mi ciekło po ręce. No dobra, nieważne. Odtłuszczone. I gdzie go mamy? Tutaj leży. Kurde, chyba zaraz będzie padać znowu. Czy ja to dam radę zrobić jedną ręką? Chyba nie dam rady. Gdzie przyklejamy? Tak równo z końcem, czy równo z początkiem? Nie, równo z końcem chyba, prawda? Tak mi się wydaje, będzie dobrze. Trochę krzywo. Dobra, nieważne. Nowy dział Suzuki wymyśliliśmy. Suzuki Motorsport. Auto na naprawę miało jechać do Marcina, ale Marcin nie miał czasu, więc auto wylądowało u Marcela i Marcel zrobił bardzo dużo. Ale też jeszcze kilka rzeczy trzeba zrobić. Przede wszystkim bębny.
kupiłem dwa rodzaje bębnów, to znaczy najpierw kupiłem jeden rodzaj bębnów, które mają tutaj łożyska, to znaczy, no to jest piasta chyba, to są bębny z piastą. No i przyszły, a te bębny są bez piasty, więc wyszukałem w internecie kolejne bębny, no i przyszły bębny bez piasty, ale o średnicy 180 mm, a mi są potrzebne bębny, które mają 200 mm. W związku z tym, żeby dało się tym jakoś jeździć, zeszlifowaliśmy troszeczkę rantu z tego bębnu i założyliśmy je z powrotem, a w międzyczasie szukam poprawnych bębnów, bo hamulec działa normalnie, bo wleciał oczywiście cały środek nowy, łącznie z okładzinami, tłoczkami i tak dalej. I jak się wciska hamulec, to tylne koło staje dęba, ale znowu zakres regulacji ręcznego jest tak krótki, że na tym przeszlifowanym bębnie ręczny nie załapuje. Także ręczny będzie działał dopiero jak przyjdą nowe bębny. Nie udało się zrobić niestety szyb elektrycznych, dlatego na to to auto wyląduje u Marcina. Mam nadzieję, że Marcin znajdzie trochę czasu, żeby mi zrobić te szyby, bo to jest bardzo upierdliwe. Nie udało się też zrobić lewarka zmiany biegów, bo jak zapewne pamiętacie z poprzedniego filmu, ten lewarek to tak chodzi, że jedynkę i dwójkę da się wbić. To znaczy Marcel mi tam podrabiał tulejki i chodzi dużo, dużo lepiej, dużo precyzyjniej, ale mimo wszystko cały zestaw naprawczy trzeba kupić do tego, żeby to działało idealnie. Także do zrobienia są jeszcze szyby elektryczne, do wymiany ten zestaw naprawczy od lewarka, od wybieraka skrzyni biegów. A tu jak się dostać, to już zapomniałem. Jak to szło? A, okej. W bok po prostu. No tak, tutaj mamy tak, nowy filtr powietrza. Mamy nowe świece, mamy nowy olej z ceramizerem. Nie, to nie ceramizer, to ceratek był. Mamy ponaprawiany wydech. Mamy nową poduszkę, tą dolną silnika i skrzyni założoną. Co tu mamy dalej? Mamy nowe hamulce z przodu założone, jeszcze nie dotarte nawet, tarcze i klocki. Z tyłu mamy wnętrze bębnów nowe, ale bęben został stary. Mamy też nowe wahacze założone z przodu. Końcówki drążków kierowniczych też mamy nowe, zamontowane. O, wydeszek pospawany, wieszaki, żeby to jakoś wisiało, a nie ciągnęło się po ziemi. Została ustawiona geometria. Filtr oleju świeżutki wleciał, malutki taki, że nie wiem, zobaczcie. No kurde, jak na dwa palce filtr dosłownie, no może na trzy. Króciutki bardzo. I muszę wam powiedzieć, że po tych zabiegach naprawdę fajny samochód się zrobił. Bardzo fajnie się nim jeździ, nic już nie wali w zawieszeniu. Coś tam jeszcze gdzieś tam chyba popukuje, ale to już można olać. Ale naprawdę bardzo fajny, mały, miejski samochód. I bardzo mi się podoba i w sumie nawet szkoda mi się go trochę zrobiło, że ja go chcę zarżnąć. Na pewno będę chciał, żeby wytrzymał do zimy, żeby zobaczyć, jak się tym lata bokami na cztery koła napęd, powiedzmy po jakimś śniegu, lodzie, bo w sumie z czteronapędowym autem tak na granicy przyczepności, żeby jeździć, to nigdy nie miałem do czynienia. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że jak kupiłem to auto, to pan, który mi sprzedawał, powiedział, że wymieniał olej niedawno. No i olej był czarny, a powinien wyglądać tak, czyli powinien być czyściutki. No nic, w końcu ma świeży olej, fura. Mam nadzieję, że przez to się nie rozleci ten motor, że dostał świeżego oleju. No i tym sposobem za połowę ceny auta, bo auto kosztowało, już nie pamiętam, chyba 3000, a ja wydałem na te wszystkie naprawy na razie 1500. Mamy bardzo fajny miejski samochodzik, którym naprawdę przyjemnie się jeździ. Ja wiem, że będziecie się ze mnie śmiali i tak dalej, ale tak do kręcenia się dookoła komina to jest bardzo fajny. No, ja go użytkuję tutaj do sklepu gdzieś podjechać czy coś, to super. Nawet go nie zamykam, nie zabieram kluczyków ze stacyjki, tylko po prostu go zostawiam. No. Jest to bardzo wygodne. Rozrusznik oczywiście nowy wleciał, więc teraz patrzcie, jak spali od strzała. Z pół obrotu dosłownie. Oliwę 1060 dostał, także będzie można go łoić na jedynce czy na dwójce w terenie. Po czerwone pole na obrotomierzu i mam nadzieję, że jak najdłużej wytrzyma. Starczy na dzisiaj. W końcu było krótko i zwięźle, mam nadzieję.
Zapraszam do zabawy, bo jest godzina 9, niedziela, a ja biorę markery pod pachę i idę na bieżąco Was podpisywać. Jeszcze chciałem zakomunikować, że jeśli zabawa się uda i powiedzie i będzie na tyle Was dużo chętnych do wpisywania się na aucie, to jak skończy się miejsce na Suzuki, to przerzucimy się na moją białą BMW-kę, którą się ścigam. Bo w sumie ona dużo lepiej by wyglądała, jakby była taka kolorowa. Jakieś fotki z tego podpisywania postaram się też rzucić coś na Facebooka, na Instagrama, także jak chcecie, to zapraszam na Facebooka LOLBMW i na Instagram LOLBMW. No, na bieżąco będę coś, mam nadzieję, wrzucał, żebyście widzieli, że nie próżnuję. I bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego filmu.